Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. Moi drodzy, ruszamy teraz zająć się tutaj potworkami. Także no, wchodzimy głębiej do tego formatora. No chodź, zapraszam cię. Ten olbrzym jest okropny, nienawidzę go po prostu, nie lubię ich bardzo. Musimy się troszeczkę napić. Na szczęście w miarę okej nam idzie wybijanie go, gdy mam odpalone dwie umiejętności. Pod warunkiem, że nie skacze na mnie. Ale tak to idzie raczej w miarę sprawnie. Dobra. Kaja też ma niezłe umiejętności w tym względzie. Więc jest naprawdę ok. Ważne, żeby za daleko nie odskakiwać. Jeszcze, nie wiem, z cios, czy tam dwa. Ok. Trochę expa wpadło. Pijemy kolejną miksturkę, idziemy głębiej. I sprawdzamy, gdzie mnie to doprowadzi. Przyszła do nas pani poczwara. Jest ich tam więcej w ogóle. Dobra. Już jeszcze chwila i będziemy mieli z głowy poczwarę. Okej, okay, nawet Kai się udało ją spalić. Myślę, że dzisiaj uda nam się zrobić sobie awans u Morkonów, także będziemy mieli też... No, będziemy też zrobić handel, żeby mieć nową zbroję. Lepszą i ogólnie lepsze wyposażenie. Także tak to myślę, że zrobimy. Dobra, czy coś jeszcze tu jest do zebrania? Tutaj jeszcze coś jest. Ciekawie wyglądają te formatory, trzeba przyznać. Dobra. Idziemy dalej. To nie koniec, jak widać. Okej, sporo tutaj stworów. A czemu ten olbrzym ma nagle czachę? A, bo ja chyba... W momencie, gdy mam zapodane te dwie umiejętności... Chyba, że to jest jakiś inny olbrzym. Nie mam pojęcia. To jest mega dziwne, bo przecież się biłam już z nim. Chociaż wydaje mi się, że ten ma trochę więcej HP. Kaja się wywaliła. Albo jej się jednak nie wywaliła. Dobra, jednak się wywaliła. Ale całkiem ładnie pomiziała te potwory, już nie mam ich nagle. No, dawaj. Dobra, bo ty mnie strasznie irytujesz. Zróbmy jakiś zapisik. Tutaj sobie zrobimy jakiś uniczek. Wyleczymy się trochę. Jeszcze parę ciosów i będzie nasz. Ała, miałam właśnie powiedzieć, że będzie skakał. Nie no, już żeśmy się lali z takimi przeciwnikami, zresztą przed chwilą. Jestem ciekawa, co jest na końcu tego miejsca.
Podejrzewam, że z czasem będziemy mieli możliwość wyłączania tych główien. Ale kto wie? Co ta Kaja tak mi umiera tutaj? Jakbyśmy byli nie wiadomo gdzie. Nowy poziom, cudownie. Dobra, polatamy sekundkę. Nie, jak widzicie, radzę sobie bez Kai też i całkiem nieźle. Spoko. Ach, ta gówniana znowu modliszka. Dobra, ignorowanie bólu. Kaja sobie w ogóle nie radzi, ja nie wiem. Jak to działa? Może byś się położyła? Nie obraziłabym się. Jeszcze gniew. Położysz ty się? Dziękuję. No nareszcie. Muszę się wyleczyć, bo zginiemy. Jeszcze parę ciosów. Tak, jeszcze jeden? No, dokładnie. Och. Jak już tu jestem, to już chcę to miejsce całe sprawdzić. Okej, okay, no i wygląda na to, że... Jezu, jakie to miejsce jest wielkie. To nie koniec w ogóle, nie? Jak to wygląda na mapie? Jestem poza mapą. Co to... A, to jest odpowiednik Chimery, nie? Wiecie co? Mi się wydaje, że my nie powinniśmy tutaj na razie iść, bo... To jest dość dziwne miejsce, dosyć enigmatyczne. Może damy sobie żyć. Coś czuję, że będę musiała te portale wszystkie wyłączać i tak dalej, także po prostu no, wrócimy tutaj. Mamy nowy poziom, mamy punkt umiejętności, także chodźmy rozdać. Po pierwsze idziemy sobie zrobić awans. Po drugie pójdziemy się pewnie nauczyć jakiejś umiejętności. Rozdamy sobie punkty atrybutów. I będzie dobrze. I myślę, że z zadanek może porozmawiamy sobie z Nyrą. Tak dla odmiany, bo wybijania niebianidów to ja chwilowo mam dosyć. Raczej, no tak, przesyt mam aż. Dobrze biegnę? Dobrze biegnę. Musiałam się przez chwilę zastanowić. I tak, do Bahadura idziemy po awans. Diabła myśleli. Nie wiem, Kaja. Ale wiem, że awansik się przyda. I będziemy mogli wtedy sobie też nowe EQ już załatwić. Chociaż trzeba będzie na to uzbierać pieniądze najpierw. Zrób ze mnie swojego przybocznego. Zgoda. Rytuał powinien być ci już dobrze znany. Jaxie. Wandalu Ravaka, pogromco Kana i Mordraga. Czy pragniesz złożyć przysięgę zniszczenia? Tak. Twe ciało może zmarnieć, a twój duch zgasnąć. Ale teraz decydujesz się powstać na nowo. Bądź odrodzony jako niszczyciel Ravaka, przyboczny Bahadura i wieczysty sługa równowagi. Czy jesteś gotów porzucić przewodników i podążać dalej własną drogą? Tak. Czy jesteś gotowy poświęcić życie i duszę w walce o chwałę Ravaka? Tak. Przyjmij oto tytuł niszczyciela i noś go jako symbol całkowitego oddania Ravakowi. Widzę oto człowieka skąpanego w świetle Ravaka.
Niech pancerz chroni cię przed atakami wrogów, a miecz twój ocieka ich krwią. Tak rzekłem w imieniu Ravaka. Oczywiście masz teraz prawo do nowego opancerzenia. Zajrzyj do naszej zbrojmistrzyni. Tam znajdziesz wszystko. Otrzymałeś dostęp do całego asortymentu. Co należy do obowiązków przybocznego? Nic. Posiadam już wystarczająco wiele słów. Po prostu potrzebuję kogoś, kto zrobi co konieczne, gdy nadejdzie czas. Pewnego dnia Ravak wezwie mnie do siebie. Poproszę wtedy, byś mnie do niego wysłał, ale na to jeszcze nie pora. O ile nie masz więcej pytań, wrócę do moich obowiązków. Niczego więc ode mnie nie chcesz? To nie do końca prawda. Pewnie zabrzmi to dziwnie, ale proszę, żebyś stąd odszedł. Przemierzaj świat i wypełniaj wolę Ravaka. Głoś jego słowo i nauczaj obcych o Morkonach jako wybrany apostoł naszego Pana. Być może znajdziesz innych podobnych sobie, którzy rozumieją istotę równowagi. Muszę wracać do modlitwy. Idź przed siebie i szerz wiarę Morkonów. Spotkamy się ponownie u kresu moich dni. Niech Ravak ci błogosławi. Dobra. Pragnę się od ciebie uczyć. Okej, okay, mam 10 punktów atrybutów do rozdania. I teraz pytanie. Rytuał życia by mnie interesował i rytuał bólu. Czyli dajemy sobie w spryt punkty. Co prawda braknie mi, żeby się tego nauczyć, ale będziemy mieli przynajmniej w pogotowiu. W sumie nie musi mi się to podobać. Nie, Kaja, nie musi ci się to podobać. Dajemy w spryt. Właśnie brakło nam jednego punkta i to mnie strasznie boli. Szczególnie też, że nie mam żadnych eliksirków ani nic takiego. Mamy trochę eleksu, ale to byłabym w stanie zrobić maksymalnie raczej jeden. Okej, okay, serca mogą mi się przydać, nie wiem po co. Czy ja mam tutaj... Mamy sporo toreb z eleksitem. To się przyda. Ale i tak musimy jeszcze sobie... tutaj uprzątnąć co nieco i posprzedawać. Trochę paliwa. No mogłabym sobie zrobić eliksir. Jeden i byśmy się wtedy tego nauczyli wszystkiego już. To myślę, że tak zrobimy, tylko gdzie jest tutaj stół alchemiczny? To jest dobre pytanie, nie wiem. Do bastionu się udamy po stół i wrócimy tutaj się nauczyć. Dzisiaj się zajmiemy kokrzeniem naszego głównego bohatera w sumie, bo już dawno tego nie było. Jesteśmy już po awansie. W sumie powinnam iść tam raczej z Zozą, nie z Kają, ale już mi się nie chciało zmieniać towarzysza. W ogóle to ja mogę z Dawkinsem pogadać? Pamiętaj? Nie, nie mogę. To nie. Dobra, atrybuty mi są potrzebne. Wybierz. Mamy jeden. Ogólnie to burza jest u mnie, ale jakoś się tym nie przejmuję bardzo. Jest, była i będzie. Dobra, mój eliksirek. Pijemy. I teraz sobie damy w atrybuty. Kurwa, gówno sobie dam. Przecież trzeba mieć dwa. Dobra. Ale potrzebuję jeszcze tylko troszeczkę eleksu, więc możemy kupić eleks. 3 sztuki potrzebuję kupić. Także tutaj gdzieś mam sprzedawcę i przy okazji pohandlujemy, bo... też zresztą muszę przecież to ogarnąć. Mam nadzieję, że mi nie spali telewizora i laptopa. Chcę coś kupić. Masz eleks? Powinieneś mieć eleks.
Masz, Alex. 3 sztuki będę chciała od ciebie. Okej. I teraz od razu, póki pamiętam, to będziemy sprzedawać rzeczy. Ten nóż do masła sobie akurat zostawię, ale te berła... Tutaj raczej większość rzeczy pójdzie mi na wylot. Bo i tak tego nie będę używać. Te moje stare tarcze. Dwuręcznych broni to ja też nie używam. Zostawię sobie tą najsilniejszą tak naprawdę. Te do walki. Strzelba dwururkowa. Sprzedamy 6. Zostawię sobie po jednej sztuce z tych broni, żeby mieć. Chomik. Zebrano 100 000 przedmiotów. A ja łuku nie mogę żadnego lepszego włożyć? Mogę. Więc ten mi niepotrzebny. Tutaj też to. Amunicję to akurat sobie zostawię. Te modyfikatory i dopalacze to też, bo się to może jakoś tam gdzieś przydać. No i teraz największy syf. Te notki tak naprawdę mogłabym sprzedawać. Szczególnie też, że część z nich mi się powtarza. Chociaż to raczej rzadkość. Ale tak, na pewno. To zostawimy. Ale to mi niepotrzebne. Ciężka skóra. No zostawię sobie. Chociaż ja nie wiem, po co mi to. Wiecie, po to się uczyłam tego gówna, żeby to teraz trzymać bez sensu. Sprzedajemy to. Jak coś, to przecież sobie gdzieś tam polujemy na to, co trzeba. Także ja to po prostu wywalam stąd. No sorry, ale mam za dużo tego badziewia. Tych papierosów to już całkiem. Ojej. Jakiś mioteł, nie mioteł, starych lamp. No nie wiem, czy będziemy mieli problem z kupieniem pancerza. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale kto wie, bo wiecie, to teraz jednak sporo kasy kosztuje. Te sztućce, symbole, rawaka, kana. Duże kasetki. Dobra, ile jeszcze tego? Nie wiem. Nóż rytualny, papierki, pieniążki, jakieś dziadostwa. I autodzienniki to już sobie też zostawimy. Akceptujemy wymianę. Idziemy sobie zrobić eliksir. Z powrotem. Chyba źle pobiegłam. Idziemy sobie zrobić eliksir. Wypijemy. Damy sobie jeden punkt do sprytu. I pójdziemy się nauczyć 2 umiejętności tam u Morkonów. Póki mam punkty. Żebym się teraz nie pomyliła. Ciebie robimy. Średni napój eleksowy. Teraz sobie go wypijemy. Gdzie mój napój? Atrybut, spryt, zastosuj. Wracamy sobie tutaj do groty i będziemy szli też do pani zbrojmistrz i chyba byśmy od niej z jednej strony zaczęli, tylko ja nigdy nie wiem, gdzie ona jest. Płatnerz. To chyba była pani płatnerz, nie? Ona była tam na dole, chyba gdzieś niedaleko Kana, także... I tak w sumie musimy tam iść i tak. W sumie jestem zadowolona, bo będziemy mieli umiejętności Morkonów wszystkie, które mi się żywnie podobają. Tak naprawdę. No jeszcze ewentualnie to usuwanie tych statusów, bo to się czasami jednak przydaje. Ale to będę bardziej uderzać w to trochę później. I teraz tak, ta pani zbrojmistrz, czy ona nie jest gdzieś tu? A może ona jest wyżej? Może ona... Nie, ona jest w piwnicy chyba, nie? A nie, tutaj, no tak. Jesteś.
Mogę ci teraz sprzedać zupełnie nowy pancerz. Obejrzyj go. Oczywiście obejrzymy. Pokaż, co masz. Jak tam wychodzi ten pancerz? Masz jakąś lepszą tarczę dla mnie? Chyba nie. Ta moja ma aktualnie redukcję obrażeń 100. Doskonały hełm Morkonów. To mogłoby być niezłe. Pancerz 30 tysięcy i spodnie 9. No bierzemy. Akceptujemy wymianę. Przebierzemy się i też od razu odsprzedam ten pancerz gorszy. Pięknie. Jeszcze jakbym miała hełm, ale no żal mi okularków. Także no niestety, ale raczej będzie tak jak jest. Coś mi zapipczało i nie wiem co to było. Dobra. No i mamy to co chcieliśmy. Jeszcze teraz do Bahadura polecimy. To było tutaj na wprost chyba. A konkretniej tutaj, tak. Jestem w sumie zadowolona. Nauczymy się nowych umiejętności. I nie wiem, czy coś jeszcze więcej uda nam się w ogóle dzisiaj zrobić, ale awans się udał. To jest po prostu najważniejsza rzecz. Bo to już jest maksymalny awans. Teraz już tylko możemy się uczyć. I teraz tak, cześć. Pragnę się od ciebie uczyć i teraz na początek. Rytuał bólu. I myślę, że nauczymy się tutaj regeneracji życia. Została mi jeszcze ta umiejętność. Od biedy są jeszcze te dwie, ale nie wiem, czy będę chciała się ich uczyć. I teraz jeszcze pobiegniemy sobie do cysterny. Ogólnie to rozszalał się deszcz na dworze u mnie. Ogólnie jest burza. Ale dobra. Mam ochotę sobie pograć, więc po prostu sobie pogram. Biegniemy do cysterny. Pięknie. I teraz możemy sobie te umiejętności... W ogóle, co mi daje ta umiejętność tak do końca? 3 rytuałów mogę, czy tak jak myślałam. Tak, ja mam teraz wyuczone 4 rytuały. Atakuj szybciej, otrzymujesz mniejsze obrażenia, twoje ataki wręcz powodują większe obrażenia. Myślę, że weźmiemy sobie to. Ten byśmy sobie podpięli tutaj, a ten byśmy sobie podpięli tutaj. No i z tego co rozumiem, tu właśnie nie mogę tak, jakbym chciała. Więc będziemy mieli tak. Tak. Inaczej jeszcze. Zrobimy sobie... O Jezusie Maryjo, tak chcę. Tak. I tak. Tylko, że mi się to teraz zepsuło chyba. O, zniknęło mi teraz. I teraz byśmy sobie zrobili właśnie atak szybciej. Okej, super. To mamy przyznane punkty. I w porządku. Mam coś oznaczone, mam panią płatność oznaczoną, już jej nie potrzebujemy. Ekwipunek. No mamy już ładną zbroję. Mogłabym jeszcze kupić sobie hełm, no ale tak jak mówię, wiecie, fajnie mi się w tych okularkach chodzi. Chociaż moglibyśmy w sumie sobie kupić hełm, a potem tylko sobie zmieniać te okulary. Zdejmować albo wkładać, ale nie wiem, czy jest sens. Dobra, czyli to wygląda tak. Jeszcze bym się chciała nauczyć później tego. Ewentualnie. I no, otwieranie zamków musimy, czyli zręczność.
Tutaj mam też parę, co się mogę nauczyć. To byśmy mogli. Dobra, to już na razie mało ważne, bo nie zrobimy zbyt wiele. Myślałam dzisiaj o zadaniu perswazja. Także chodźmy tutaj. Dobrze. Czemu mi coś tu brzęczy? Nie rozumiem. Tam żyje coś, z czym ja bym się chyba nie chciała bić. To wygląda jak patron. Ja dalej patronów nie trawię. Dobra, ona jest tam u góry? A jak ja mam tam wejść? Chyba tak. Ale nie zacinaj się o skały. Bo nigdzie nie polecimy, Jax. Okej, jestem na górze. Co mi tu skwierczy? Trytowni? Kaja, wiesz co? Daruj sobie. Czemu ty, Nyra, tutaj jesteś? Ja nie rozumiem ciebie. Hej, co tutaj robisz? Obawiałam się, że mnie znajdziesz. Dlaczego nie dasz mi spokoju? Zbyt wiele dla ciebie poświęciłem, by teraz rezygnować. To bardzo trzeźwa i obiektywna odpowiedź, ale zupełnie w nią nie wierzę. Innej nie będzie. Lepiej mi wyjaśnij, o co tu chodzi. To wolni ludzie. Dużo się ostatnio dowiedziałam na temat innych społeczności. Musiałam pogodzić się z tym, że ich motywy nie różnią się zbytnio od tych, którymi kieruje się mój lud. To dobrze czy źle? Źle. Bardzo źle. Przez całe życie byłam najwyraźniej pod mylnym wrażeniem, jakoby... Współczuję ci, że musisz się z tym mierzyć. Nigdy nie będę jedną z nich. Zapewne. Możesz jednak próbować. Jeśli się teraz poddasz, niebianie ostatecznie wygrają. Ból, cierpienie, zwątpienie, nawet nienawiść i przemoc, to wszystko ludzka rzecz. To nie jest oznaka słabości, tylko podstawa empatii, innego sposobu postrzegania świata. Chodź ze mną, pomogę ci. Nie wiem, mam mętlik w głowie. To zamęt, niemal nieustanny, starcie logiki i emocji. Pozwól sobie pomóc. A jeśli coś pójdzie nie tak? Bardzo nie tak? Trudno. Spróbujesz ponownie. Twoja siła woli jest. To nie siła woli, Nyro. To człowieczeństwo. Chodź. Wciąż mamy wiele do zrobienia. Dobrze. Pójdę z tobą. Właściwie chcę cię poprosić o jeszcze jedną. To znaczy? Niebianie. Pragnę poznać również ich plany. Zamiary ludzi rozumiem, ale zapędy niebian? Po prostu wyświadcz mi przysługę. Muszę sprawdzić coś bardzo ważnego. Zdołałam wyśledzić ich niewielką grupę, która działa niedaleko stąd. Będziesz mi towarzyszyć, jeśli spróbuję przejąć ich plany? No dobrze. Pomogę ci zdobyć plany strategiczne niebian. Wobec tego nie traćmy czasu. No to lecimy. Kaja nagle zniknęła. Zaatakują nas, gdy tylko nas zobaczą. To normalne. To, jak przechwycimy te plany, zależy od ciebie. No w tym wypadku to raczej będzie nieunikniona walka. Coś mi brzęczy w tle i nie wiem, o co chodzi. Nie powinienem się zatrzymywać. Zadbaj tylko, by nas nie dopadli. Dobra, dobra. Bardzo mnie to cieszy.
Dobra, gniew. Gdzie jesteś, paskudo? Te budynki musiał pozostawić po sobie lud degeneratów. Miałem już trochę do czynienia z tymi kolesiami. Wiem. Tak czy inaczej powinniśmy się pilnować. No. Okej. Cześć, pani bestio. Dobra, dziób. Paskudo. Dużo was tutaj. Trochę liczyłam, że będzie dzisiaj bez walki. Nie wiem dlaczego. Ale dobra. W sumie jest okej. Dobra. I tutaj jeszcze jest coś. Jakiś dziób. I jeszcze jeden dziób. Łatwe punkty doświadczenia, trzeba przyznać. No tutaj raczej już będziemy walczyć. Chociaż wyglądałoby, że nie muszę, ale... Czujny kurator. No chodź. Jezu, chodź. Nra. Rozbrajasz mnie. A ty nie umiesz się przeteleportować? Jezu, chłopie. Ała, no dobra. Jest was tutaj trochę. Chciałabym ciebie, ale widzę, że nie zdążę. Nyra to umarła już? Wstawaj, babo. Nie wiem, ile was tu jest. Mało mnie to w sumie interesuje. Nie trafiłam. Dobra. To nie jest takie proste. Ej, co się stało? Lol. Nigdy mi się to nie zdarza, nie? Jestem zdziwiona, że umarłam. Dobra, gniew. I się gniewamy na panów. Okej, umarłam, bo Nyra się wywaliła. Dobra. Wszystko jasne. Chciałabym najpierw tych dokończyć, bo mają mało HP. Wow, no shit! No halo! No. Chłopie. Chłopie, nie irytuj mnie. Jeszcze ty. Ała, no kurwa mać. No, Nyra, dziękuję. Co ja tak dostaję? Ta Nyra to w ogóle nie umie lać się. Na nic nie robi, do jasnej cholery. Nie wiem, jak to się dzieje. Siup. Nie trafiłam chyba. Oh, chłopie. Nyra jest tak bezużyteczna. Że naprawdę. Wciąż jesteś bardzo skuteczny. Uznam to za komplement. Udało ci się załatwić Niebian. Mieli przy sobie plany?
Wiedziałem, że o czymś się zapomniałem. No to szybko, leć po nie. Wykradnij plany niebian. No cudownie, jakbym nie wiedziała, po co tu przyszłam. Ach, dobra. Już się nie będę czepiać. Nie wiem, czy mam te plany? Mam te plany? Podróże w twoim trudno po raz pierwszy na tak... Kurna, no... Dziękuję. No, nieważne. Ciągle myślę o tym, jak będzie wyglądać życie po wojnie. A ty? Chyba masz jakieś plany, jeśli uda nam się to wszystko przetrwać? Okej, chyba mogę być z Nyrą tutaj. Oczywiście, aczkolwiek niewiele łączy je z tym, co sama zamierzasz. Pewnie się nie mylisz. Kto wie? Dobra, no. Ja nie chcę oczywiście być z Nyrą, tylko z Zouzą. Także będziemy się starać z nią zakończyć zadania w najbliższym czasie. Nie wiem, czy ja te plany mam, czy ich nie mam. Chyba nie mam jeszcze ich. Mogę ci dać plany? Nie. A to zadanie? No właśnie. Oznaczmy sobie. Tutaj chyba są. Tak. Zaraz jej dam, tylko się jeszcze tutaj rozejrzę. Może nie wszędzie, bo wątpię, że coś przydatnego tu leży. A teraz to już tym bardziej nie będą mi raczej potrzebne pieniądze w dużej ilości. O, nie, 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 nie. Tamtemu robocikowi podziękujemy. Masz, Nyra, te plany. Proszę, plany niebian. Pokaż mi je. Tak myślałam. Układem przypominają projekty ludzi. Prawda jest tylko jedna. Czyli jaka? Chodzi mi o to, że już rozumiem. Instynkt przetrwania, ideologię, poczucie wspólnoty, miłość, nawet nienawiść. Kiedyś byłam opanowana i myślałam logicznie. Teraz stałam się wybuchowa i bardzo wrażliwa. Zaczyna mi się to jednak podobać. W sensie, wpadam ze skrajności w skrajność. Ale chyba nie potrafiłabym bez tego żyć. Nawet jeśli to oznacza, że muszę dźwigać brzemię emocji. Interesująca zmiana nastawienia. Dziękuję, że nie przestałeś we mnie wierzyć. Jestem twoją dłużniczką. Naprawdę? W takim razie co powiesz na... O nie! Koniec z wartami. Dobrze? Nie. Nigdy więcej. Obiecuję. Dobrze. Wobec tego ruszajmy dalej. Mamy jeszcze trochę pracy. Nie wiem, czy ty jeszcze będziesz miała dla mnie jakieś zadanie, ale widzę, że w tle mam jakieś bzykanko. Jakieś powiadomienie, nie wiem, o co chodzi. Cóż, moi drodzy, no myślę, że będziemy kończyć odcinek w tym miejscu. Tu może być napój eleksowy. Haha, jest! I to duży! Także możemy się czegoś nowego nauczyć. Cudownie. Tutaj to raczej nie znajdę wiele. Darmowe badanie zdrowia. Nieskończone niebiosa. Aha, no czyli to jest projekt do Kinsa. Dobra, to wiecie co, to zrobimy sobie tak, że się napijemy tego eliksirka. I w sumie to wrócimy sobie jeszcze do Morkonów i nauczymy się tego... tej odporności na statusy. I na tym sobie zakończymy dzisiaj. Nie wiem, czy Nera coś jeszcze będzie dla mnie miała, czy nie.
odrzucam jak na razie z nią wszystko. Tak samo jak z Kają, już wiemy, że romansu nie będzie. Z Nyrą raczej też nie będzie. Ale z Zouzą jak najbardziej. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie tego hełmu, bo prawda jest taka, że mogłabym go, wiecie, do walki na przykład zakładać i byłby dobrą ochroną dodatkową. A na przykład do eksploracji sobie zakładać te okularki. I chyba tak zrobię, bo... No opłaci nam się to tak w sumie. I to tak solidnie, także... Zróbmy tak. Pokaż, co masz. Ja też mam w sumie hełmy do sprzedania chyba. No właśnie, mam tą maskę przeciwgazową, to sobie akurat zostawię. Hełm albów, po co mi to? W sumie jedne okularki też mam, mogę sprzedać. I nakrycie głowy proste, też mi niepotrzebne. A możemy sobie dzięki temu kupić doskonały hełm. I myślę, że tak zrobię. I tak sobie założymy teraz. Mamy full secik, sporo ochrony. To jest bardzo przydatne. Aha, i miałam się udać jeszcze do Bahadura po raz drugi. I nauczyć się jeszcze tej odporności na statusy. I to będzie chyba wszystko, co bym się chciała u Morkonów nauczyć. No tak, to musimy też poczekać na kolejny poziom, żeby rozwijać inne rzeczy. Na przykład tą zręczność moglibyśmy sobie podbić. I jeszcze parę innych rzeczy. Fajny hełmik. W sumie, spoko. Jestem w sumie zadowolona. Cześć, Bahadur. Naucz mnie czegoś. Tego się chciałam nauczyć od ciebie. I teraz sobie weźmiemy ekwipunek. I sobie wyekwipujemy też nasz nowy czar. Chyba wyżej są czary. Dokładnie. Gniew, ignorowanie bólu. Oczyszczenie krwi. Pod ósemkę. I pięknie to wygląda. Mamy ładnie teraz wszystko. Jeszcze... Chociaż nie, łuk to mi niepotrzebny. Super. No i co? Myślę, że sobie zakończymy odcinek w tym miejscu. Ustawię sobie od razu. Aha, niezachwiany płomień to w tę stronę idzie, dobra. Niewdzięczna robota, niespłacone długi. No Zouzą bym się chciała zająć. To tak solidnie. Także wracamy do bastionu. I to będzie kolejna rzecz na nowy odcinek. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć.